O maturach. Ty, dobry temat. Bez kitu. Możemy jeszcze chwilę zahaczyć temat matur. Pokaż. Matura z języka polskiego tematy. Matura z języka polskiego tematy. O, możemy sobie ponarzekamy widzowie jak boomerzy, jakie tematy pojawiły się na maturze z polskiego. Gdzie to jest? Jakie były tematy? Kto widzowie pisał maturę dzisiaj? Jedynka na czacie. Ciekawy jestem. To u mnie to wypisaliście maturę, ale 10 lat temu. 1, 2, 3, 4, 5 osób, 6 osób, fajnie. 7, 8, patrzcie. Młodzieży trochę, 9, 10 osób się znalazło. Na 1500 osób oglądających, 10 osób dzisiaj pisało maturę. Zajebiście. Bo reszta ten, bo reszta widzów to ma mniej niż 18 lat, nie? Reszta widzów to tam do obozu żugajek się nadaje, co najwyżej. Jakie ten, jakie tematy? Chłop zrobił zdjęcie z własnym PESEL-em i do neta wrzucił. O, to on powinien od razu maturę unieważnić, no niestety. A w ekstresie to różne rzeczy się robi. Dobra, dawaj arkusz. Dobra, mam arkusz widzę matury. Mam arkusz matury. Dawaj, jakie tematy były? Odrzuć wszystkie cookiesy. Pokazuj. Co my tu mieliśmy? To ciężkie było. Przegląd matury z Kiszakiem. Widzowie, słuchajcie. Ja napisałem maturę, wiecie ile lat temu? 12 chyba. Tak mi się widzowie wydaje. 12 lat temu napisałem maturę. Egzamin maturalny. Zobaczmy, co my tu mamy. 7 maja. Czas trwania 240... Na maturze z polskiego jest teraz 240 minut? Serio? Ty, ja myślałem, że jest trochę mniej czasu. A ile było, ile my mieliśmy widzowie czasu na maturze? Mi się wydaje, że my mieliśmy 2,5 godziny albo 3? 180. Ja wam powiem tak, ja na 100% miałem na maturze dodatkową godzinę. Z uwagi na to, że ja mam dysleksję i dysgrafię. Ja piszę w tragiczny sposób i... no, wiecie jak działa dysleksja. Ja wam pokażę jak działa dysleksja, no nie? How dyslexia looks like GIF, no nie? I wam od razu pokażę dlaczego ludzie z dysleksją na przykład mają w takich testach, gdzie wypełniasz jakieś rubryczki więcej czasu, no nie? Tak wygląda czytanie jak masz dysleksję, no nie? Masz takie kurwiki w oczach, stary. Ja mam straszne problemy z czytaniem przez dysleksję, no nie? To nie jest tak, że nie umiem czytać, ale no mi się wszystko dosłownie przestawia. To jest tragedia. Tego się nie da uleczyć, no nie? Są specjalne fonty, które ci większą różnicę tworzą pomiędzy literami, no nie? Ale ja nawet na przykład jak mam napisany milion bez przecinków, to ja nie potrafię nic tam przeczytać, że to jest milion, nie? No ale dobra, to whatever. Matura język polski. Ja z uwagi na to miałem widzowie, słuchajcie, więcej czasu na maturze, bo ja maturę pisałem drukowanymi literami, nie? Ja też tego, dlatego nie umiem nic na czacie. Ja strasznie się mylę, wiesz, Nexus, dlatego jak je czytam na czacie, no nie? I ja mam specjalnie powiększone fonty, ja mam straszną, no, dysleksja to jest ciężka sprawa, nie? Ciężka sprawa. Często ludzie mówią, a masz dysleksję, po prostu jesteś debilem, czytać nie umiesz. Ale jak dziecko się diagnozuje na dysleksję, pierwsze co to diagnozujesz mu inteligencję. Sprawdzasz, czy twoje dziecko nie jest debilem, no nie? Dziecko dobrze przejdzie przez testy inteligencji, dopiero wtedy się faktycznie bada, co jest nie tak z tą dysleksją, no nie? No to jest dziwne zaburzenie, bardzo dziwne, ale no są na przykład specjalne fonty, co z tym pomaga. Mnie dziwi to, że w placówkach oświatowych nie możesz na przykład wydrukować matury innym fontem dla dziecka, które będzie miało dysleksję, bo to o wiele bardzo pomoże. No dobra. Co mamy? Zadania są wydrukowane na następnych stronach. Czytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadanie umieszczone pod nimi. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstów i tylko własnymi słowami, chyba że w zadaniu polecono inaczej. Udzielaj tyle odpowiedzi, ile cię poproszono. Zarządzanie czasem. Richard Leuke. O! Czas to zdumiewająca i cenna rzecz, którą porówno obdzielono królewiczów i żebraków. Każdy dzień ma 24 godziny, nie mniej, nie więcej, niezależnie od tego, jak go cenimy. W żaden sposób nie możemy czasu zaoszczędzić, zwolnić lub przełączyć na jałowy bieg w trakcie przygotowań do jego wykorzystywania. Mówi się, że czas nie czeka, porówna... Okej, okay, okej, okay, czyli taki ten pseudofilozoficzny tekst. Okej, okay, bla, 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 bla. Ale jest giga prosty. Jesteśmy przerażeni. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Udało nam się. Na ironię. Czas zakrawa. O, patrzcie, a my mówili w szkole, nie rozpoczynamy zdania na A, a tu kurwa na maturze zdanie na A rozpoczęte. Pozdro 600. Jeszcze od niedawna czas liczył się tylko w szerokiej perspektywie, miarami czasu zwracającymi mi uwagę. Pomiar czasu przez jednego niedokładny, zbędny w książce Discovery z historyk Daniel Burstein opisuje, że to Rzymianie w
IV wieku przed naszą erą, podzieli dzień na dwie części, przez południe i po południu. No, czy on nie zapuszczę pełnej brody, bo mi nie rośnie pełna broda, widzu. Hanna Gadomska, masz wrażenie, że czas płynie za szybko. To nie pamiętam, jak w dzieciństwie podróż samochodem wydawała się nie... No, oho. To już będzie pewnie okej. Okay. Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń odnosząc się do tekstu Richarda. W każdym z tekstów omówione zagadnienie czasu zarówno z perspektywy dzieci, jak i z perspektywy... Takie są pytania na maturze. W każdym z tekstów omówione zagadnienie czasu zarówno z perspektywy dzieci, jak i z perspektywy dorosłych. No tu jest już z perspektywy dzieci omawiane, a tu nie wiem. Ej, tak wyglądają matury teraz? Z każdego tekstu wynika, że współcześnie ludzie stosują dokładniejsze miary czasu niż dawniej. Ale na przykład to pytanie jest... Można bardzo dwojako zinterpretować, bo czy z tekstu to wynika? Zegary mechaniczne w Europie nie były o wiele dokładniejsze. Okej, ta wiedza wystarczała, okej, nikt nie mówił. Czasy się zmieniły w drobnie, bla, bla, bla. Ej, no ale patrz. Na przykład z tego tekstu, z tej części, ja to tak na szybko przyskimowałem. Tu nie wynika, że miary były mniej dokładne. W sensie możesz to wywnioskować, ale to jest pojebane, bo... To, czy ty możesz coś wywnioskować, a czy z tekstu coś wynika, to są zupełnie dwie inne rzeczy. Ale nienawidzę takich pytań. To z tekstu nie wynika, ale możesz to wywnioskować. Ale pojebane. Ej, jaka to jest odpowiedź? A poczekaj, czasy się zmieniły. W dobie terminarzy i cyfrowych asystentów nasze życie zawodowe coraz bardziej przypomina zlepek. Mamy tylko tyle czasu. Nie, tu nie wynika z niego. Zegary mechaniczne wynalezione w Europie w średniowieczu nie było o wiele dokładniejsze. Okej. Okay. A pytanie jest... Z każdego z tekstów wynika, że współcześnie ludzie stosują dokładniejsze miary czasu niż dawniej. No, nie wynika moim zdaniem. A dobra, whatever. Jaka tu jest odpowiedź? Moim zdaniem nie wynika, ale to też tak na szybko to... Ja bym tu dał fałsz. Musiałbym przeczytać te teksty. FF niby jest prawidłowa. Okej. Okay. No ale czy jeżeli jesteś w stanie coś wywnioskować z tekstu, to z niego wynika? No, nie, do końca. Na podstawie tekstu Richarda Loeckiego wyjaśnij, na czym polega paradoks ludzkich starań o spowolnienie upływu czasu, okej. Okay. Podaj dwa uwarunkowania wpływające na sposób postrzegania czasu przez człowieka, o których mowa w tekście. Pewnie chodzi o wiek, nie wiem, nie czytałem tego tekstu, bo jak już jest tu porównywane, że jak jesteś dzieckiem, to on ci się płynie wolniej, to pewnie o to chodzi. Na podstawie tekstu wyjaśnij, na czym polega rola uważności w kontrolowaniu czasu. Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń odnoszących się do ostatniego akapitu. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, F, jeśli funkcję impresywną w ostatnim akapicie potwierdza obecność powtarzających się czasowników w pierwszej osobie liczby mnogiej. O kurwa. To niezłe. To niezłe. Na podstawie obu tekstów napisz notatkę syntezującą na temat człowiek wobec upływu czasu. Twoja wypowiedź powinna liczyć 60 do 90 wyrazów? O kurwa. Czemu takie krótkie wypowiedzi są teraz? Ale obraz fajny. Zapoznaj się z reprodukcją obrazu Juana de Valdesa, okej. Okay. Czy powyższy obraz jest zgodny z wymową księgi Kohaleta? Nie wiem, co to jest księga Kohaleta. Gdzie to było? To jest coś w kanonie lektur? To jest z Biblii. Ale to jest w kanonie lektur teraz? Ja nie miałem tego w kanonie lektur. Okej, okay, jest w kanonie lektur. A czemu w kanonie lektury są rzeczy z Biblii? Nie pierdolcie, że w kanonie lektury jest Biblia omawiana teraz. W Polsce. Naprawdę? A czemu? Zawsze była? Kurwa, to niedobrze. Ja musiałem chyba nie uważać w szkole. Przy tej fragment O, patrz, mitologię Jana Parandowskiego. Zajebiście, oraz tren 10 Jana Kochanowskiego. Okej. Okay. Czy podstawa podmiotu lirycznego Jana Kochanowskiego jest podobna do podstawy Demeter? Zasadnienie odpowiedzi odwoła się do trenu X oraz do... Kurwa, trenu X, trenu 10. Kurwa, tren X to jest coś widzowi od tego, od teamu X? Tren X, kurwa. Przeczytaj fragment pieśni o Rolandzie. Z czego była pieśń o Rolandzie? Nie mam pojęcia. Tadeusz Boy-Żeleński. Z pieśni o Rolandzie. Kojarzy nazwę, ale nie mam pojęcia. Okej. Okay. Co mam dalej? Przeczytaj definicję pojęcia koncept oraz wiersz Niestatek Jana Andrzeja Morsztyna.
Koncept. Wyszukany pomysł rządzący konstrukcją całości. Okej. Okay. Wyjaśnij, na czym polega koncept w wierszu. No i ta matura z polskiego taka... na logikę mi się wydaje. Co tu się uczyć, stary? Co tu się uczyć? Bierzesz, czytasz tekst, odpowiadasz. Przecież tu są odpowiedzi napisane. To co tu się stresować, nie? To masz odpowiedzi tu. No nie, no, no, ja nie wiem, na co to jest księga Koheleta, nie? Tu faktycznie musisz znać tekst, nie? Wiesz, na czym polega koncept? A nie macie wrażenia, że ta matura z polskiego jest taka zbyt analityczna? Tutaj mi trochę brakuje miejsca na taki polot, żebyś mógł trochę puścić wodzy fantazji, ale z drugiej strony dobrze, że jest tak analityczna, że to jest rozumienie tekstu. Jest mało wodzy fantazji, a jaki temat? Temat. Zapoznaj się z plakatem do przedstawienia Kordian według dramatu Juliusza Słowackiego, okej. Okay. Na plakacie za pomocą różnych elementów graficznych przedstawiono interpretację utworu Juliusza Słowackiego. Myśl dwa fragmenty graficzne i wyjaśnij ich sens w kontekście dramatu Kordian. Próba Atlasa, stary. Do mitologii tu trzeba się odwołać, nie? Próba Atlasa, trzymającego wszystko na swoich barkach. Też dobre. Czytaj fragment potopu, o kurwa. Chłopie. To potop, to ja nie wiem, o czym był, chłopie. W życiu tego nie przeczytałem. To whatever. Tutaj fragment wesela, o Jezu. Wesele to jest... słuchajcie, ten... To jest pozytywizm, czy nie? To jest młoda Polska. Tak, ale no to jest chyba gdzieś taki pozytywistyczny, no nie? Ja pierdolę. Ale to wesele to też jest chyba naturalizm, czy nie? Czyli to jest opisywanie to, jak żyli chłopi, takich zwykłych problemów? To jest chyba naturalizm też, czy nie? Tak, tak, nie. To jest symbolizm, nie. I tak, i nie. Chłopi to byli. No dobra, ale no wesele to też jest chyba naturalistyczna powieść, czy nie do końca? Też jest o zwykłych problemach ludzi. Takich przyziemnych bardzo. Nie. Niezbyt, dobra. Nie, wesele, totalnie nie wiem, o czym jest, nie? Właśnie symbolikę złotego rogu. O, ty tu jest, zmiałeś chamie złoty róg. Essa. Tutaj fragment, dobra, dawaj, jaki tekst był. Brudnopis, okej. Okay. Co my tu mamy? Przydaj fragment utworu. Na probostwie w Wyszkowie Stefana Żeromskiego. Poczekaj, gdzie to jest? Czy ocena sytuacji Polski tuż po odzyskaniu niepodległości... Ja pierdolę. Pozyskanie niepodległości zawarta w podanym fragmencie na probostwie znajduje potwierdzenie w przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Przywołaj sytuację do przedwiośnia. Ale gówniany temat. To ja bym skipnął instant, nie? Drugi. Na podstawie fragmentu zdążyć przed Panem Bogiem oraz całego reportażu Hanny wyjaśnij, jaką rolę w powojennym życiu... O ja pierdolę. To nie jest to. Drugi arkusz to jest Ej, te dwa pytania. O Jezu, widać, że polska matura. Niepodległość, chłopie. I powojenne życie. Nic takiego bardziej ten. To te dwa, o ty, to ja bym... To tragedia dla mnie, nie? Dobra, gdzie jest drugi arkusz? Pokaż. Drugi arkusz. Ja nie widzę. Wypracowanie. Gdzie to jest? Matura. Nie no, te strony są tak zrobione, że nie jesteś w stanie tego otworzyć. Ja nie widzę, gdzie są te teksty. Bóg, honor, ojczyzna. Musi być, stary. Musi być. Jakie były te teksty, widzowie? Weź na CKE. CKE. Egzamin maturalny. Działalność CKE. Egzamin maturalny w formule 2023. O, dobra, pokaż, co jest. Co jest? Instrukcja dla zdającego. Część druga. A część druga to jest jeszcze osobny czas? Nie, to jest wszystko w jednym. Wczoraj na Twitterze latały arkusze z dzisiejszego Polaka. Nie, jaja se robicie. Żył przeciek. Naprawdę? Matura została zlikowana? Nie wierzę w to. U mnie nie było przecieku. Co roku jest? No, w moim roku nie było. Na Google Trends temat rozprawki był szukany wczoraj po 20. Co wy gadacie? Dzisiaj ziomek po godzinie wrzucił cały arkusz, tylko zrobił zdjęcie ze swoim PESEL-em i go złapali. Ja pierdolę. Lista lektur obowiązkowych. Poziom pod sobie Biblia. Nie, sorry, to jest żart, kurwa, widzowie. Jeszcze, ja wam powiem tak, ja bym zrozumiał, jeżeli by to było w kanonie lektur,
ale nie w polskiej szkole. No i wiadomo, w jakim formacie ona będzie omawiana. To nie jest problem, że ona występuje w format, w jakim ona jest omawiana. Biblia, chłopie, w kanonie lektur. No, to powinno być podpisane, nie? Że to jest fantastyka. W tym fragmenty Księgi Rodzaju, Hioba, Kohaleta, Pieśni nad Pieśniami, Psalmy, Apokalipsa. Okej. Okay. Jan Parandowski, Mitologia. Homer, Sofokles, Pieśń o Rolandzie, Galanonim, Dante, opa, Boska Komedia, fajne, nie? Giga, kurwa. Macbeth, Skąpiec, Kordian, Lalka, Potop, Zbrodnie i Kara, też Dostojewski, świetny miał powieści. Orzeszkowa. Jezu, Orzeszkowa jest takie gówno, to już tak dawno powinni wypierdolić z kurwa od niczym, nie? Orzeszkowa była taką grafomanką, ona nic nie potrafiła napisać, to jest takie beztalencie. Tragedia. To są powieści o niczym, stary. Totalnie o niczym, nie? Chuj, nie wiem po chuj to jest w kanonie lektur. To jest tragedia, nie? Grafomanka, nic więcej. George Orwell normalnie jest. Ja nie miałem chyba tego w kanonie. Katedra Dukaja? Co ty gadasz? Olga Tokarczuk? Stary, nawet są takie rzeczy już nowoczesne? Poziom rozszerzony Homer Odyseja. Iliada tylko. Ej, tutaj są widzowie w rozszerzonym ciekawsze rzeczy. Homer, Aristoteles, Platon, Szekspir, Hamlet. Czemu takich rzeczy nie ma? Nieboska Komedia Krasińskiego? Franz Kafka? Mistrz i Małgorzata? To jest buchłaków zajebiste, nie? Ty to odwrócone powinno być, Ibą. No dobra. Jakie pytania widzę były? Zobaczmy. Bierz jeden z poniższych tematów i napisz wypracowanie. Jeden bunt i jego konsekwencje dla człowieka. Co kurwa? Serio, są tak otwarte tematy teraz? Wraca odwołaj się do lektury obowiązkowej wybranej spośród lektur. Innego utworu literackiego, może być to utwór poetycki, wybranych kontekstów. Co ty gadasz? Napisał ktoś o Helldivers, widzowie? O tym, jak walczymy z korporacjami, z Sony? Jako kontekst istotny dla sprawy? Na przykład o ludologii tu można byłoby, widzowie, napisać, nie? Jakie ludologia miała wpływ? To bardzo dobry temat. Na czasie. O cyberpunku i walce z Arasaką, no? O Silverhandzie, ja bym się jako Silverhand odwołał. Albo o Larrym Flincie, też dobrze mówisz. Też solid, no? A co, pewnie w polskich szkołach to do czego się trzeba odwołać? Do papieża, nie? Trzeba coś o papieżu napisać, widzę, no wtedy są bonus punkty. Trzeba myśleć, że papież Polak kochał polską ziemię i Polaków. Trzeba, stary, jak napiszesz na polskim wypracowanie, nie umieścisz papieża, to jest źle. Siadę, oni na spód, bo jest złotego porządku w Eldenie, no. Jak relacje z drugą osobą kształtuje człowieka? Co jest, ej? Poczekajcie, ej, ja mam wrażenie, że ja miałem jakieś bardziej złożone tematy na maturze. Ej, mi się wydaje, czy były, wiecie, takie na trzy linijki przynajmniej tematy. Były bardziej konkretne, nie? Co ty gadasz? Zawsze było tak, że trzeba znać konkretną lekturę w danym temacie. Tak było. Miałeś tekst do lektury podany? Ty, ale poczekaj, tu nie masz żadnego tekstu podanego. Poczekaj, matura wygląda inaczej teraz. Ty, u mnie matura wyglądała tak, że miałeś tekst. Miałeś napisać pod konkretną tezę, opierając się o tekst i o znajomość lektury. I tyle. I nie znajdź lektury, to nie napisałeś, ale miałeś wiersz i mogłeś interpretować wiersz. A teraz to masz taki totalnie otwarty temat, okej? Okay? I masz się odwołać do jakiegokolwiek tekstu, jaki omawialiście w szkole. Po prostu masz cokolwiek wiedzieć. Ty to w chuj łatwiejsz jest ta matura. Że do tego tyle debili na Twitch czacie jest. Może... Nie no, powiem tak, za moich czasów było ciężej, człowiek musiał znać konkretnie. Nie, dobra, to ten. Dobra, jak wam poszło, widzę, kto z was pisał? Kilka osób mówiło, że pisało maturę, jak wam... Nie no, chyba prosta ta matura. Tak mi się wydaje, że jakby to sobie przypomnieć w jeden wieczór wszystko, w jeden wieczór sobie usiąść, wszystko przypomnieć, kurwa, to nalajcie. Ja myślę, że... Znaczy, generalnie to tak, jakbym usiadł do tej matury, Teraz z bomby, bez przygotowania, to bym ją zdał na 100%, w sensie nie na 100%, ale na pewno bym ją zdał, nie?
Ale myślę, że ten wieczór przysiądziesz sobie, przypomnisz te lektury, to ją idzie rozpierdolić totalnie. Wydaje mi się, najtrudniejsze rzeczy z tej matury to IMO poziom podstawowy z polskiego, to tak. Te teksty, tu można nadinterpretować trochę, bo to nie wynika na przykład z tekstu, no nie? To IMO, to lajcik, lajcik, lajcik. No ja na przykład tego totalnie nie znam, księgi Koheleta, nie wiem. Patrz do Demeter, to też proste, to się całe liceum wałkuje, no nie? Koncept to też jest czysta analiza. O, na przykład widzicie, ja bym na czymś takim, teraz jakbym napisał wykaz, że Dziady, część trzecia to utwór o charakterze profetycznym. Nie wiem, jaki to jest charakter profetyczny. Jaki to jest charakter profetyczny? A jest! Proroczy! Dobra, to giga proste. To masz wytłumaczone takie rzeczy. Myślałem, że masz to wiedzieć. Co ty gadasz momentem, żeby mieć taką różnicę? Czy hiperbole użyte w powyższym fragmencie dynamizują tekst? Hiperbola zawsze dynamizuje tekst. Ej, nie wiem, jakiś pierdolnięty jestem, są dziwne pytania. Hiperbola zawsze ci nada dynamiki, zawsze. Kurwa, Jezu. Event z tym, z dymiarką, musi być. Hiperbola, podstawa clickbaita, dokładnie. Porównania zastosowane w powyższym fragmencie wpływają na plastyczność opisu. Ej, nie, ja to muszę przeczytać. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. Tam derkacz wrzasnął z łąki, szukając go daremnie, bo on szybuje w trawie jak szczupak w niem. Ej, sorry, no porównania zawsze będą wpływać na plastyczność opisu i hiperbole zawsze będą dynamizowały tekst. Tu ma być 2x P? Nawet bez czytania. No przecież to musi być 2x P. Ja dałem P i P. Ja bez czytania tekstu bym dał P i P. Jakby było pytanie, czy hiperbola dynamizuje tekst, dałbym P? Czy porównania wpływają na plastyczność opisu, też dałbym P? To bez czytania tekst. Nie wiem, po chuj tu jest tekst. W odpowiedziach było P i F. A czy użyto hiperbole w te... A to nie wiem. Bez kitu. To nie wiem. Było P i F. Może nie było hiperboli żadnej. Zaszumiał, strasząc wróble, jak kometa cary. Według przekonania ludu kometa zapowiada wojny i przewroty. No to jest hiperbola. PP jest. Co jest w odpowiedziach? Widzowie. Kto pisał tą maturę? Co miało być w odpowiedziach? Ja bym dał P i P. No ja bym się na tym, jakbym teraz pisał maturę, totalnie bym się na potopie wypierdolił i na weselu, nie? Wyjaśnij symbolikę złotego rogu. Kurwa, nie, no to by szło coś naszyć. Złoty róg, to dosłownie jak ten, jak palec Elden Ringa. Statut, poziom statusu, statutu, że wszystko miałeś i tyle, i sobie piszesz o tym. To chyba proste, nie? Nie? Czy nie? Dobrze mówię, że miałeś wszystko. Miałeś tak dużo, że miałeś nawet złoty róg. A tutaj? Oceń prawdziwość. A, ale dobra, tu też jest z potopu, to jest prawda, fałsz. A tutaj? Czy ocena sytuacji Polski tuż po odzyskaniu niepodległości zawarta w podanym fragmencie utworu znajduje potwierdzenie w przedwiośniu? Dobra, tu bym się wypierdolił. Na podstawie podanego fragmentu oraz całego reportażu wyjaśnię, jaką rolę w powojennym życiu tu też bym się... Dobra, na tych dwóch bym się wypierdolił. Totalnie, jakbym to teraz... No, ale to jeden wieczór. Dobra, jak wam poszło? Skórik, jak ci poszło na maturze? Easy czy nie? Ale to na tej maturze tak mam trochę wrażenie, że z polskiego to się nie da wyjebać. Tak jakby my mieliśmy tak maturę zrobioną, że idzie się wyjebać na nie, teraz chyba nie da, nie? Na niej wyjebać. Błąd kardynalny na wypracowaniu, ale no wiesz, błąd kardynalny na wypracowaniu, ale no masz tak otwarty tekst, że jak masz zajebać błąd kardynalny? Masz napisać o jednym, odnieść się do jednej z 20 lektur, którą masz. No to studiujesz jedną, no nie? I no jak masz się wypierdolić na tym? Pomylisz lekturę albo nazw bohaterów? Masz wybór. Rednak, dzięki za czwarty miesiąc suba. Jak masz wybór, no to odwołujesz się do tej, w której się nie pomylisz. To mi się wydaje, że prosty w chuj. Dobra. Przegląd matur. Jak wam poszło, kurwa, widzowie? Powiedzcie mi jeszcze, kto pisał? 10 osób pisało?
Dobrze wam poszło? Zdacie? Skórnik, nie wyjebałeś się na maturze? Ja ci bana daję, jak nie zdasz matury. To masz bana u mnie. Aż zdasz, na rok, kurwa. Czy tam do sierpnia. Będziesz miał bana na czat, potem wyślesz wyniki matur i odbanuję.